Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii. Licencja poetyka. Tam jest, żeby się przeze mnie do końca doniosła kerygma. Paweł do tej pory pewnie wielokrotnie głosił, pewnie także wielokrotnie pisał, ale teraz już nie ma czasu ani głosić, ani pisać, bo te zdania, któreśmy wysłuchali, to są ostatnie zdania, jakie Paweł w życiu napisał. To jest sam koniec drugiego listu do Tymoteusza. Już nic więcej nie napisze w życiu. I już nigdy nie wyjdzie na taką ambonę i nigdy nie będzie głosił kerygmatu. Kerygma się dopełni teraz przez Niego, nie przez Jego słowa, przez Niego. To znaczy, chcesz wejść w kerygmę, to wejdź teraz w ten ostatni moment Jego życia, bo teraz Paweł jest słowem kerygmatycznym. To, kim on jest w tym momencie. On jest kerygmą, która została wcielona. Dlatego też jest taka mocna. To nie jest żadne, nawet najbardziej pobożne przepowiadanie. Nie. To jest głoszenie, które stało się doświadczeniem osoby i przez osobę jest dopełnione. W tej osobie jest dopełnione. Do samego końca Paweł donosi kerygmat w sobie. To jest najpierw doświadczenie bycia ukochanym przez Boga. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko, bo na ostatniej rozprawie nikt przy mnie nie stanął. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Bo nie ma przy mnie nikogo z ludzi, dla których byłem mistrzem, z ludzi, którzy byli moimi dziećmi duchowymi. Nie ma przy mnie nikogo. Zostałem sam. To jest naprawdę, to jest list pisany w więzieniu na moment przed śmiercią. Się czyta drugi list do Tymoteusza, namawiam. To jest jedna z najpiękniejszych lektur, jaką można przeżyć. Nie? Mówi, przybądź do mnie szybko, zabierz ze sobą Marka. Łukasz jest przy mnie. Paweł ma moment ogrońca. Chciałby mieć przy sobie trójkę uczniów. Chciałby mieć przy sobie trójkę uczniów, jak Jezus miał trójkę przy sobie w wieczerni, w ogrońcu, nie? Żeby byli przy nim. Nie chcę być sam. Jest przerażające. Masz za chwilę umrzeć. Nie chcesz być sam. My nie mówimy o doświadczeniu miłości, nie wiem, na plaży i w temperaturze 25 stopni i jeszcze z boku jest klimatyzacja. Doświadczenie Pawła w tym więzieniu jest to. Jest ten, który przy mnie stoi. Jest ten, który mnie kocha. Wszyscy mnie zostawili. Nie ma przy mnie nikogo. Mógłby mieć naprawdę takie dojmujące doświadczenie bycia zostawionym, opuszczonym, zdradzonym. A on ma doświadczenie Boga, który przy nim stoi. Nie pamiętam dokładnie tego tekstu, ale to było jakby Światowe Dni Młodzieży na Tor Vergata w Rzymie. I papież mówił, wiadomo, do młodych ludzi. Do młodych zawsze się mówi o miłości. O czym gadać do młodych? Nie, o miłości, wiadomo, że o miłości. Mówi, wiem, wszyscy szukacie miłości w życiu, dlatego chcę wam powiedzieć, każda was zawiedzie. Jedyna, która was nie zawiedzie, to jest miłość, która przychodzi od Boga. To jest jedyna miłość, która cię nie zostawi. Nigdy cię nie zostawi. Nie ma momentu, w którym cię zostawi. Na każdej ludzkiej miłości w którymś momencie się zawiedziesz. Ale jest miłość, która
która jest absolutnie niezawodna. Wszyscy poszli, nikogo nie ma, nikt się do ciebie nie chce przyznać. Wylądowałeś w takim lochu, że aż strach. Byliście w tym więzieniu? Wybierzcie się. To ostatnie więzienie Pawła, do dzisiaj jest w Rzymie zachowane. Jest przy kościele, który się nazywa Santa Maria in Via Lata. Wchodzisz kilkanaście metrów w dół, wilgoć przerażająca, taka, że wiecie, tam kiedyś to święte miejsce dla chrześcijan, więc tam wymalowali, były freski, wszystko odpadło, nie? Nic nie wytrzyma w tej wilgoci. Siedzisz w takim więzieniu pod ziemią i masz doświadczenie tego, że On jest przy tobie. I to jest taki konkret w życiu Pawła, nie? Że on ma poczucie absolutnej wolności. Jak wchodzi do tego więzienia, tam jest taka jest potężna kolumna i na niej jest łaciński napis: Słowo Boga nie uległo skrępowaniu. To jest cytat z drugiego listu do Tymoteusza. Słowo Boga nie uległo skrępowaniu. To napisał apostoł, który siedzi w więzieniu, przykuty łańcuchem, jest absolutnie wolny. To doświadczenie, że Bóg go kocha, czyni go właściwie niedosięgłym dla oprawców, ale to, co myślę, to, co czyni z nim najważniejszego, to takie przeczucie, że w jego życiu chodzi o coś więcej niż o niego samego. Czyli on może być w łańcuchach, ale istotne jest to, że Słowo Boga nie jest skrępowane. To jest istotne. To jest to, co ci daje doświadczenie, że jesteś kochany przez Boga, że wreszcie możesz się uwolnić od takiego ciągłego myślenia o sobie. O sobie. Jak wiesz, że On cię kocha, możesz wreszcie myśleć o wszystkim innym. Przede wszystkim o Nim. I o tym, jak wiele ci dał, jak ci wiele zlecił, jak niesamowite było to, w czym mogłeś wziąć udział. Jak było niesamowite to, że mogłeś służyć Słowu i je przepowiadać. Nie? Jak to było warte wszystkiego właściwie. Nie? Wreszcie możesz się nie zajmować sobą przez chwilę. Nawet na moment przed śmiercią. Wreszcie nie musisz się zajmować sobą. Jesteś wolny od siebie. Ale to sprawia miłość, którą doświadczasz od Niego. I ten Bóg, który go kocha, jednocześnie jest Bogiem, który ma twarz Zbawiciela. Pan stanął przy mnie. Zostałem wyrwany z paszczy lwa. Pamiętam, jak pierwszy raz ten tekst mnie uderzył. Zmienię, jak wyrwany, jak wyrwany. Neron ma się świetnie. To za chwilę Pawła zetknął. Jak wyrwany. Bo on w ogóle nie mówi o Neronie. Neron zabawka. On mówi o tym lwie, którym też pisze Piotr w drugim liście swoim, w piątym rozdziale, że szatan jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Jest inne więzienie niż to przy Via Lata. Jest więzienie, które ma bramy piekielne, nie? To, co było dzisiaj w Ewangelii. Jezus mówi do Piotra, piekło ma bramy, nie? Piekło chce nas zamknąć w swoich bramach. Chce nas zamknąć. Nie? Jak grzech nas atakuje, stąd nie wyjdziesz. To jest już pozamiatane. To są zamki na ciebie za silne. Nie dasz rady. Nie dasz rady. A Paweł ma to doświadczenie, że w ogóle tej bramy nie ma. On w ogóle jest poza zasięgiem szatana. Został wyrwany z paszczy lwa. To znaczy, że zło nie ma do niego dostępu. Zło nie ma dostępu do jego serca. Nie prześladowcy. Prześladowcy go zaraz zabiją. Ale on pójdzie na tę śmierć z miłością w sobie. Z absolutną miłością w sobie.
Zło nie ma do niego dostępu. On się nie stanie taki jak jego prześladowcy. Też Jan Paweł II w pamięci tożsamości chyba mówi, że są ludzie, którzy są jak słupy graniczne dla zła, że zło po prostu nie potrafi ich przekroczyć. Nawet największe. On o tym mówi w kontekście Maksymiliana i Edyty Stein w Auschwitz. Nie? Możesz być w świecie, gdzie zło ze wszystkich drwi, gdzie zło jest systematyczne, mechaniczne, fabryczne, powszechne, obezwładniające, drwiące ze wszystkiego. I to zło dochodzi do ciebie i się musi na tobie zatrzymać. I nie przejdzie dalej. Nie przejdzie dalej. Nie? Całe zło, którego symbolem jest Neron, nie ma dostępu do serca Pawła. Zostałem wyrwany. To jest doświadczenie zbawienia. Zostałem wyrwany. Nie sam się wyrwał. Zostałem wyrwany. To jest to. Tak mnie kocha. Co jego miłość do mnie potrafi we mnie zrobić? Co potrafi? Ktoś tego nie chce? Kiedyś czytałem ten drugi list do Mateusza w ten sposób, że poszedłem sobie najpierw właśnie do tego więzienia. Tam przeczytałem pierwszy rozdział. Drugi list do Mateusza ma wszystkiego cztery rozdziały. Stamtąd poszedłem do więzienia, które jest na Forum Romanum. Takie więzienie mamertyńskie. To była taka stacja przejściowa. Tam przeczytałem sobie drugi rozdział, a trzeci czytałem w miejscu, gdzie Paweł został zabity. W Trefontane. Trefontane to jest wcielony kerygmat. To jest miejsce kerygmatyczne. Przyprowadzili Pawła, tam były ciepłe źródła, do dzisiaj są. Zwykle w tej mentalności pogańskiej, nie? Ciepłe źródła lecznicze. Nie wymyślił tego człowiek w XX i XXI wieku, żeby do wód jeździć, się leczyć, nie? I oczywiście zawsze w takich miejscach powstawały miejsca kultu, ośrodki kultu. I tam, w tym Trefontane, była niewielka świątynia poświęcona bogini o imieniu Dea, a niektórzy Rzymianie mówili Bona Dea, dobra bogini, dobra bogini. Tam do dzisiaj jest zachowana cela, gdzie jeszcze Pawła na moment wrzucono. Także przez ścianę miał ołtarz właśnie tej pogańskiej bogini. Wiecie, to taki moment, masz jeszcze możesz wszystko odwołać. To znaczy, ty się jeszcze dobrze zastałeś. Ta bogini Dea to była taki archetyp matki, bogini matki przeniesionej właśnie za światy, która odpowiadała za płodność, za owoce. Przedstawiano ją jako królową, która w ręce trzymała taki róg obfitości, w drugiej ręce trzymała berło. Wszystko to, co ci ziemia może dać. Wszystko to, co ci ziemia może dać. Może ci dać władzę, może dać ci owoce, może dać ci płodność. Tylko ją wybierz, nie? Jesteś z nią przez ścianę. I to jest ten moment, ta ostatnia chwila. Ostatnia. Jeszcze możesz zmienić zdanie. To też jest taka historia, która pokazuje, że zbawienie nigdy nie jest rzeczywistością załatwioną raz na zawsze, nie? Może być moment, niby jesteś po decyzji, niby masz takie właśnie doświadczenie, jak on miał w tym więzieniu, pełnej wolności, nie? Ale zło bywa tak bezczelne, że jeszcze na minutę przed męczeństwem do ciebie ma dostęp. Jeszcze przyjdzie jako pokusa, jeszcze możesz inaczej. Nie bądź wariat. Korzystaj z tego, co ci daje ziemia. Skorzystaj z życia. Skorzystaj z życia.
jak to słowo się wtedy spełniło, że Pan mnie wybawi, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Królestwa Niebieskiego. Tylko nie dał się przekonać tym sąsiedztwem, nie? Nie dał się przekonać tą konfrontacją na minutę przed śmiercią. Jeszcze możesz wybrać w ten sposób. Możesz pójść za tym, co ci daje świat. Możesz pójść za tym, co świat ci da władzę. Świat ci da owoce, dorobisz się. Świat ci da płodność taką, jaką potrafi świat dać. Zastanów się. No, od tej świątyni jest może 100 metrów do miejsca, gdzie go ścieli. Tam jest zachowany kamień milowy. Rzymianie mieli takie kamienie, które oznaczały drogę. Kamień milowy, który jest zachowany gdzieś do takiej wysokości metr 40 może metr 30. Pawła ścięto na stojąco. Nie klękał do ścięcia. Tylko na stojąco położył głowę na tym słupie milowym takim. I ta głowa spadła z dość dużej wysokości. Odbiła się 3 razy. To pewnie wszyscy wiedzą, że taka jest tradycja. Stąd się wzięła nazwa Tre Fontane, czyli 3 źródła. Odbiła się 3 razy, wytrysnęły źródła. To wszyscy wiedzą. O wiele mniej jest znany dalszy ciąg tej tradycji. Mianowicie, że ta głowa spadając mówiła po hebrajsku Jezus, Jezus, Jezus. Ja to pamiętam, mówiłem to kazanie do diakonów, których wziąłem z Krakowa i z Bielska do Rzymu. I mówiłem o tej głowie Jezus, Jezus, Jezus. Ich było 15 i ojciec duchowny w seminarium i oni wszyscy spali. Raz w życiu mówiłem takie kazanie, że wszyscy spali. Ojciec duchowny walczył. Miał takie krzesło sztywne i robił co mógł, żeby nie zasnąć, ale był skazany na porażkę w tej walce. I ja wiedziałem, że mówię kazanie wyłącznie do siebie. No, nie było sensu w ogóle. Nie zrezygnowałem, mówiłem do końca. Jezus, Jezus, Jezus. Nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć Jezus Panem. Wtedy zrozumiałem, jak męczeństwo jest sakramentem działania Ducha Świętego. Męczennik to jest ktoś, kto nie dlatego oddaje życie, że jest herosem. Pewnie, że każdy z nas przy Pawle jest, jak za przeproszeniem, Bóg. Kluczem do męczeństwa nie jest to, że jesteś wielkim człowiekiem i że jesteś herosem. Kluczem do męczeństwa jest to, jaką miarą jesteś gotów się otworzyć na działanie Ducha w tym momencie. Bo to jest tylko w Duchu możliwe, że masz miecz podniesiony nad głową, a za chwilę masz go już tak, że ci uciął tę głowę i ty już nie masz w sobie żadnych ludzkich sił, bo one wszystkie zostały przerwane i zastopowane, a ty jeszcze dalej mówisz Jezus, Jezus, Jezus. I to możesz tylko w Duchu powiedzieć. I tylko mocą Ducha. Wtedy właściwie mi się dopiero porozjaśniało. Pamiętam, uczyłem ludzi, nie miałem o tym bladego pojęcia, co to znaczy. Popatrzcie się na stare przedstawienia męczenników, takie sięgające IV-V wieku. Niosą bardzo często narzędzia swej męki. Na przykład Piotr niesie krzyż i niesie go tak, przez tkaninę. W ten sposób trzyma krzyż. Co to znaczy, że go trzyma przez tkaninę? To znaczy, że ma przekonanie, że to jest największy dar, który dostał od Boga. I nie może go wziąć gołą łapą,
tylko musi wziąć przez tkaninę. Tak było na dworze cesarza w Rzymie. Jak ci cesarz coś dawał, to nie brałeś tak, tylko w ten sposób. Stąd mamy welon w liturgii. Bierzemy najważniejsze, najcenniejsze, najpiękniejsze rzeczy przez welon. Dar od Boga. Męczennik to nie jest ktoś, kto mówi Bogu, patrz jak Cię kocham. Właśnie Ci oddaję moje życie. Nie. Męczennik to jest ktoś, kto mówi, wiem, że mnie kochasz i to, co dostaję, dostaję od Ciebie z miłością. I przede wszystkim to, co dostaję, to nie dostaję krzyża, tylko dostaję Ducha Świętego, który w takim momencie mówi przeze mnie Jezus, Jezus, Jezus. To miejsce jest niesamowicie płodne. Jakieś 2 wieki po Pawle, może 220 lat po Pawle. Tradycja. Na tym miejscu zabito potężny oddział żołnierzy, którzy byli chrześcijanami. Za cesarza Dioklecjana. Straszne prześladowanie. Liczby są pewnie przesadzone. Liczby są takie podawane w tradycji, że tam zginęło 10 206 żołnierzy chrześcijańskich. Przyprowadzono ich i ścięto na tym miejscu, gdzie ścięto Pawła. Czujecie to? Jak prześladowca chciał z nich zadrwić, pokazać im, tu zginął wasz apostoł i tu wy też zginiecie. A oni oddawali tam życie i do dzisiaj są tam czczeni jako męczennicy. Tam potem przyszli benedyktyni, potem byli cystersi. Dzisiaj tam są, zdaje się, trapiści. Na górze są małe siostry Karola de Foucault. Jest miejsce, które żyje, nie? To się urodziło z krwi Pawła, z jego męczeństwa. Nie chciał płodności od bogini. Dostał płodność od Jezusa Chrystusa niebywałą. Niebywałą. W tym miejscu. W tym miejscu. Nie mówię o nas, myśmy się wszyscy jakoś narodzili z Pawła, przeniósł wiarę do Europy. Ale w tym miejscu nie, widać, jak to mówił Krzysztof, kerygmat ma jedną wadę, że nie działa, jak się go nie używa. Nie. Tam został użyty z całą mocą w człowieku i działa, i działa, i działa, po dzisiaj działa. Patrzysz, co miłość Boga robi z człowiekiem, jakim go czyni wolnym, jakim go czyni wyswobodzonym, jakim go czyni kochającym. Spełniło się na Pawle. Doniósł kerygmat do końca. Czego i wam życzę. Amen.